Yo, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w drugim odcinku z Crasha N-Sane Trilogy. Tylko że tym razem gramy sobie w Crasha 1. Zagrajmy w odcinek drugi na PlayStation 4. Także ta gra dostępna jest na PC-ta, Xboxa oraz Nintendo Switch. No i cóż, w tym odcinku zabierzemy się za drugą wyspę, zaczynając z poziomem Up The Creek, czyli pierwszy poziom rozpoczynający drugą wyspę. Jest to ostatni poziom właśnie tego typu, który teraz widzicie, czyli jesteśmy w środku dżungli, gdzie są małpy, piranie i różni tego typu przeciwnicy. I na samym starcie oczywiście z pięknym failem, jak sami zresztą widzieliście, ponieważ Koko ma często dziwne jakieś takie swoje momenty, że kiedy powinna ona skoczyć, to się łapie fragmentem stopy, przez co spada w dół i nie doskakuje z jakiegoś dziwnego mi, bliżej nieznanego mi powodu. Trochę szkoda, że kończymy tego typu poziomy, ponieważ będę szczery z wami, w Crashu 1 to są moje ulubione poziomy i jedne z najlepszych poziomów. Serio, nie ma drugiego takiego lepszego poziomu. Bo graficznie, soundtrackowo i klimatycznie są po prostu nieziemskie. A ta woda jaka tutaj jest, to po prostu jest Buenos Dias. Normalnie coś pięknego. Oczywiście poziom nie uległ żadnym zmianom. Nie widzę, żeby tutaj coś nowego dodali, poza tym, że grafika jest o wiele lepsza i ładnie to wszystko po prostu się prezentuje. Ale tak to nie widzę jakby niczego nowego w tym poziomie. Kiedyś jak byłem mały, jak grałem oczywiście w oryginalnego Crasha 1, to odnośnie tego TNT, skrzynki z strzałką, to jakoś nigdy nie potrafiłem w miarę tego fajnie synchronizować, co kończyło się zwykle tym, że zamiast doskoczyć do drzewka, to praktycznie doskakiwałem do wody. I nie wiem, czemu tego faila nie wyedytowałem, ponieważ no troszeczkę to też był taki przypałowy fail, ale dobra. Powiedzmy sobie szczerze, że to się powiedzmy w cudzysłowie wytnie, mimo że to i tak widzieliście, to jednak na nowo zobaczycie tę drogę, jak ona się prezentuje po zginięciu. Wiecie, staram się mimo co wam wszystkie te fejle wyedytować, dlatego że to jest jednak wasz czas i mój czas. A bądźmy sobie szczerzy, no trochę jest to czasochłonne, powrót do późniejszej sekcji tylko po to, dlatego że zginąłem wcześniej przez własną głupotę. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Ale powiem szczerze, że Koko się naprawdę fajnie gra w te poziomy z Crasha 1. Chyba Koko stanie się takim moim mainem, jeżeli chodzi o tę serię, więc chyba jak będę znudzony graniem tylko gameplayem Crasha, będę znudzony, to chyba wtedy będę sobie wybierał Koko, bo Koko to po prostu jest, wiecie, jak to mówił mój dobry brat YouTube'owy Pixel, best girl. Kurde mać. Oczywiście również fail w rundzie bonusowej, ponieważ troszeczkę za bardzo się zapędziłem. Tak to już jest, kiedy próbujesz raszować gierkę. Dlatego każdemu po kolei odradzam raszowania jakiejkolwiek gierki, ponieważ raszowanie zawsze kończy się tak samo, czyli twoją beznadziejną śmiercią przez własną głupotę. No bo przez czyją głupotę możesz zginąć, jak nie przez własną? Ewentualnie przez głupotę gry, bo gra czasami też potrafi przez własną głupotę spowodować, że zginiesz. Warto też wspomnieć o tym, ponieważ nie wspominałem o tym w pierwszym odcinku, za co troszeczkę przepraszam, ale wspomnę to tu i teraz. Mianowicie nowa zmiana, jaka doszła również do Crasha 1 w kompilacji N-Sane Trilogy, jest chociażby to, że kiedy odbijamy się od pasiastej skrzynki, to zamiast jednego owocu Wumpa dostajemy od razu dwa. Coś, co pierwotnie w oryginalnej trylogii zostało dopiero od trzeciej części wprowadzone. Więc jeżeli o tym nie wspominałem, to bardzo serdecznie przepraszam, ponieważ trochę przyznam, że nie mam pewności, czy o tym wspominałem, więc jeżeli nie wspominałem, a dopiero teraz wspominam, to przepraszam, że dopiero teraz o tym wspominam, bo mogłem o tym wcześniej wspomnieć, ale z jakiegoś powodu o tym nie pomyślałem. No i w taki oto sposób Up The Creek jest zaliczone i bardzo ciekawa sprawa, ponieważ to jest pierwszy raz w ogóle w Crashu 1 i w oryginalnym, i w N-Sane, że po pierwszym poziomie mamy już konfrontację z bossem, bo to trochę wygląda tak, jakby Native Fortress, Rolling Stones, Hogwild i no w zasadzie te trzy poziomy, jakby one wliczały się do tego całego Middle Island, czyli do tej wyspy, na której teraz jesteśmy, albo potocznie zwanej jako Wumpa Island. No ale dobra, to jest konfrontacja z Ripperem Roo. Więc na czym polega walka? Jak widzicie, Ripper Roo skacze sobie po swoich odpowiednich tam polach i żeby unicestwić go lub po prostu zadać mu jakikolwiek damage, musimy zaatakować skrzynki z Big TNT. Inaczej nie da się go pokonać, ponieważ jak wejdziecie w bezpośredni kontakt z nim, to wtedy otrzymacie obrażenie i w przypadku posiadania jednej maski Aku Aku stracicie maskę Aku Aku, a w przypadku nieposiadania maski Aku Aku stracicie praktycznie całe swoje życie. Więc miejcie to na uwadze. Ale cóż, Ripper Roo sobie tam zleciał w dół. Jemu się oczywiście nic nie stało, ponieważ to byłoby zbyt brutalne, tym bardziej, że Ripper Roo w serii później powraca, tak więc na chwilę obecną można by powiedzieć, że licząc N-Sane Trilogy i Team Racing, to Ripper Roo pojawił się w trzech grach. Bo pojawił się on w Crashu 1, pojawił się w Crashu 2 i w Team Racing Nitrofield. Bo technicznie możemy powiedzieć, że teraz zaczyna się od zera kanon Crasha. Bo wiecie, okej, możemy sobie tutaj teraz powiedzieć, że ej, ale przecież tam Twinsanity i inne tego typu gry. Tak, oczywiście, że tak. Tylko, że idąc tym tokiem to jest stary kanon Crasha, bo teraz można by powiedzieć, że od N-Sane fabuła jest pisana na nowo. Mimo, że to jest remake. To jednak Crash 4 kontynuuje wydarzenia z Crasha 3. No i technicznie tego Crasha 3, który tam wyszedł w 1998 roku, więc oba Crasha 3 są kanoniczne. Wiem, to bardzo śmiesznie brzmi. Ale cóż, The Lost City. Jeden z troszeczkę gorszych poziomów. I tutaj taka ciekawostka. Jak widzicie, jest tam u góry cień kręcącego się czegoś. I sporo fanów na początku miało teorię, że tam jest życie. Otóż to nie jest prawda. Tam u góry, ten kręcący się cień, który widzieliście niedawno, to jest maska Aku Aku. Ja co prawda tego wam nie zademonstrowałem, aczkolwiek jeżeli będziecie chcieli, to na potrzebę któregoś tam eksperymentu mogę odpalić za jakiś czas przed Crashem 4, Crasha N-Sane i pójdziemy sobie w tamto miejsce i wam pokażę, że tam faktycznie jest maska Aku Aku, a nie życie. Wiem, że tam ogólnie ten cień trochę przypomina główkę Crasha, ale no cóż. Pozory mylą, jak to mawiają. W ogóle trochę dziwi mnie fakt, że Vicarious Visions nie zrobiło jakby osobnej główki dla Koko, bo okej, rozumiem, że tam jest główka Crasha, 88 żyć, w ogóle wytłumaczę się może z tego 88, bo czemu by nie? Otóż ta liczba 88 pojawiła się tylko i wyłącznie wtedy, ponieważ The Lost City nie zaliczyłem za pierwszym razem. To jest poziom, który był dla mnie bardzo mega problematyczny. I jak będziecie się pytali przykładowo Juju, to ona wam to potwierdzi w sekcji komentarzy, że ten poziom chyba zrobiłem za 8 razem, ponieważ takie głupie fejle się pojawiły, że naprawdę to jest hit nad hitem. Jakby chociażby te trollujące platformy, które tutaj się wysuwają. One przede wszystkim są udręką, bo sami widzicie, co się dzieje, kiedy na czas nie skoczycie. Po prostu spadacie w dół i całą tą mozolną drogę musicie iść do góry. I to jest m.in. powód, dla którego ja nie lubię tego typu poziomów, czyli ani nie lubię The Lost City, ani nie lubię Sunset Visty. A Sunset Vista to jest dopiero udręka dla fanów Crasha, bo to jest naprawdę jeden z trudnych poziomów. Może nie dla wszystkich, ale dla większości. A odnośnie liczby 88 to myślę, że już się tłumaczyć nie muszę, ponieważ jak usłyszeliście niedawno, ten poziom nie zaliczyłem za pierwszym razem. Co za tym idzie? Non-stop albo wpadałem do rundy bonusowej i ginąłem, co musiałem liczyć się z tym, że musiałem restartować poziom, oczywiście po rundzie bonusowej. A dlaczego? Pewnie się zapytacie. Ponieważ już tutaj spieszę wam z wyjaśnieniami. Jak zauważyliście, kiedy zdobywamy normalne klejnoty, Crash czy Coco może normalnie sobie ginąć do woli, dlatego że mamy ten total skrzynek. I nawet jak zginiesz tam 50 razy w normalnym poziomie, gdzie masz srebrny lub po prostu czysty klejnot albo czysty dżem, to tak czy siak ten dżem zdobędziesz. Ale co twórcy postanowili zrobić, nawiązując oczywiście do oryginalnego poziomu trudności z Crasha 1, to to, że kiedy zdobywasz kolorowe klejnoty, to zasada jest taka sama jak w oryginalnym Crashu 1 w każdym normalnym poziomie, czyli możesz sobie ginąć do woli przed zbiciem pierwszego checkpointu. Kiedy zbijesz pierwszy checkpoint i zginiesz, to restartuj poziom. Jak robisz oczywiście w N-Sane Trilogy kolorowe klejnoty. I to jest największy bullshit, jaki kiedykolwiek oni mogli wprowadzić, naprawdę. Już wolałbym naprawdę, żeby dali to normalnie na każdy klejnot, a nie, że tutaj mamy ho ho ho, tutaj sobie faworyzujemy, że wiecie, kolorowe klejnoty, a kolorowe klejnoty będzie ciężej zdobyć niż te czyste klejnoty. Dla mnie to jest troszeczkę zbyt wielkie faworyzowanie, bo to trochę pokazuje, że kolorowe trudniejsze są. Kolorowe są tylko trudniejsze właśnie w tych beznadziejnych poziomach, jakimi są The Lost City czy tam Slippery Climb. O, i proszę bardzo, 211 owoców Wumpa. To jest bardzo dobry wynik, bardzo ładny wynik. No, mi oczywiście rzecz, o której raczej każdy wie, ale mimo co nadmienię to, więc w rundzie bonusowej może zdobyć więcej niż 99 owoców Wumpa. I w tle mamy Cortex Island, ostatnią wyspę, która na nas czeka, i ona bardzo ładnie wygląda. Ogólnie tło tego poziomu jest bardzo ładne, grafika tego poziomu jest bardzo ładna, w ogóle wszystkie te detale są bardzo ładne, muzyka, to wszystko jest piękne po prostu. Crash N-Sane Trilogy jest po prostu piękne. I ja powiem wam szczerze, nawet mimo, że jestem ogromnym fanem tej klasycznej trylogii, to N-Sane Trilogy sprawiło, że częściej gram w N-Sane Trilogy niż w oryginały. I taka jest prawda. Ogólnie też taka kolejna ciekawostka odnośnie Crasha 1. Pamiętacie oryginalnego Crasha 1, kiedy wchodziło się po The Lost City i Crash na mapie podążał w lewą stronę, że na przykład Temple Ruins, czyli poziom, który teraz robimy, to Crash zamiast iść w prawo, szedł w lewo. Otóż w N-Sane Trilogy nie wiem, czy zrobili to specjalnie, nie wiem, czy zrobili to całkiem przypadkowo, ale Koko i Crash poruszają się w prawą stronę, czyli po, jakby to powiedzieć, The Lost City zamiast iść w lewo, idziesz w prawo. I nie wiem, dlaczego tak zrobili w N-Sane Trilogy. Może był do tego jakiś powód, ale szczerze w to wątpię. Wydaje mi się, że po prostu może jakąś gafę strzelili i tyle. Ale nie przeszkadza to aż tak w gameplayu, powiem szczerze. Jest to całkiem spoko. A odnośnie tego poziomu, muzyka jest jak najbardziej spoko, nie przeszkadza mi wcale, mogę nawet powiedzieć, że wersja N-Sane Trilogy jest lepsza tego soundtracku. Graficznie wygląda on pięknie, ale jeżeli chodzi o sam w sobie poziom, to jest nawet. Aczkolwiek w tym poziomie będą bardzo często fejle, więc jeżeli nie lubicie oglądać głupich śmierci, to radzę wam przewinąć sobie gdzieś tam później w filmie, gdzie dochodzę do Road to Ruin. Road to Nowhere. No, jak widzicie, jakby zyskałem życie, które tak czy siak straciłem, ponieważ kiedy wciskałem kwadrat, to Coco jakby stwierdziła sobie, że ma to w dupie, no i zginąłem w najgłupszy z najgłupszych sposobów. I to jest bardzo często w N-Sane Trilogy, przynajmniej mi się tak zdarza. Nie wiem, może to jest dlatego, że pad mam zużyty, ale to trochę będzie wyglądało tak, jakbym każdy możliwy pad w moim domu już zużył, dosłownie. I to trochę wygląda tak, jakby, nie wiem, no, jakbym grał zbyt mocno w te gierki Crasha. Że o, naparzam tak padem, że aż się psuje normalnie. Ale nie, raczej taki scenariusz nie będzie miał nigdy miejsca. Chyba, że nowy Crash to spowoduje. Powiem szczerze, że za dzieciaka bałem się tego poziomu, dlatego że, no, sami sobie zobaczcie, co występuje w tym poziomie. Występują węże, albo kobry w sumie, wyskakujące z dziur, pająki od czasu do czasu. Wiecie, w oryginalnym Crashu 1 ten poziom ma taki klimat, że po prostu można się łatwo wystraszyć. A nie to, że to już w ogóle powodowało u mnie lęk, kiedy ja widziałem za pierwszym razem, bo to było takie przerażające, kiedy nietoperze zamiast lecieć w lewo czy w prawo leciały wprost na ciebie. To było naprawdę mega przerażające i przynajmniej ja za dzieciaka bałem się tego bardzo poziomu, dlatego zawsze, kiedy miałem możliwość, to poprosiłem kogoś, żeby przeszedł, albo ewentualnie mi pomógł, bo psychicznie bym po prostu nie wyrobił i taka jest prawda. Ale tak czy siak poziom jako tako wygląda bardzo ładnie, nie ma co tutaj narzekać. Pamiętam, jak ja 3 lata temu grałem pierwszy raz w N-Sane Trilogy I tutaj zawsze miałem problem z doskokiem. W sensie tam, gdzie była ta taka wnęka przed checkpointem. I o, z tym miałem też ogromny problem, bo tutaj zawsze oczywiście chciałem rushować, co powodowało najczęstsze fejle i w czasówkach jest to bardzo niedopuszczalne, bo jak wszyscy wiemy, time triale charakteryzują się chociażby tym, że nie ma checkpointów, więc jak zginiesz w time trialu, to cały time trial zaczynasz od zera i cały poziom zaczynasz od zera, co powoduje w tobie frustrację, gniew, złość i pryszcze na dupie. Co? Dobra, tego nie było. Tego nie było, to się wytnie. No, w każdym razie jeszcze zostało nam 18 skrzynek do totalnego totalu. A, i to jest też typowe, co mi się działo w oryginale, więc oczywiście nie zdziwiłem się, jeżeli chodzi o ten fail. Ale oczywiście moc montażu była na tyle do dupy, że zginąłem w bardzo prosty sposób i w podobny zresztą sposób, więc co ja w ogóle gadam? To będzie bardzo ciekawy odcinek wbrew pozorom. I oczywiście znowu ten sam fail. Zginąłem tyle razy, że normalnie gra stwierdziła, że da mi Aku Aku i uruchomi system DDA, ponieważ jak wiecie, system DDA w Crashach jest bardzo popularny, ogólnie w grach jest popularny, a polega on na tym, że kiedy zginiesz za dużo razy w jednej sekcji bądź w jednym poziomie, to po prostu gra troszeczkę staje się stopniowo łatwiejsza, dzięki czemu dostajesz przykładowo więcej checkpointów i ekstra maskę Aku Aku, a czasami w jednej ze skrzynek możesz dostać ekstra życie, które nie powinno tam być, ale jako że DDA się uruchomiło, czyli tak zwana sztuczna inteligencja, to wszystko jest możliwe w takim Crashu. To w ogóle było bez sensu śmierć, więc okej, może przewiniemy sobie do momentu, kiedy mi się uda. No i udało się. Jest wszystko cacy, jest wszystko gitara siema. Pajączek oczywiście na drogę i lecimy sobie dalej. I wiem, że to troszeczkę teraz dało takie, nie wiem, sprawiło wrażenie, jakby ten let's play był w live komentary, ale on jest w post komentary, bo stwierdziłem, że Crasha 1 nagram w postprodukcji, bo jakoś przyjemniej mi się go komentuje w przypadku oczywiście N-Sane Trilogy. I ogólnie mam też tak, kiedy nagrywam na żywo, jakby wiecie, gameplay i komentarz, to mam tak, że Crasha 1 zawsze wolę się mimo co skupić i często jest tak, że w niektórych sekcjach jestem zbyt bardzo cicho, co powoduje, że więcej jest ciszy niż mojego komentarza, a ja w ogóle staram się unikać tego typu rzeczy, więc dlatego staram się prowadzić takiego Crasha 1 w postprodukcji bardziej, ponieważ jest on o tyle taką, może nie powiem, że jakoś super uber trudną grą, ale tutaj trzeba się mega skupić. Road to Nowhere. Droga donikąd na polskie. Zaczynamy sobie, kurde, bardzo jeden z moich pseudo ulubionych poziomów, bo może i nie mam nic do tego poziomu, bo graficznie, soundtrackowo, jak i klimatycznie jest całkiem spoko. To jednak to jest zmora z dzieciństwa. Ja nienawidziłem tego poziomu w oryginalnym Crashu, chociażby właśnie przez guźce. I przez żółwiki swoją drogą, które również tutaj debiutują. Ale jest jedna osoba, która chyba bardziej nienawidzi tego poziomu ode mnie, a nią jest Chrystek, który 3 lata temu dosłownie... Zresztą co ja będę mówił? Chrystek, jak będzie chciał, to skomentuje, jak bardzo dobrze mu szło w tym poziomie i jak bardzo się nie triggerował. Pozdrawiam serdecznie. No w sumie ja też się... triggerowałem tutaj, ponieważ 3 lata temu wstecz, jak robiłem czasówki tutaj, to tak wyklinałem ten poziom. Zresztą Road to Nowhere i drugi ten poziom, który również będziemy robić, High Road, The High Road, dokładnie rzecz ujmując, to był też taki dosłownie ból dupiący poziom z mojej strony. Serio, zrobienie tutaj reliktu platynowego chyba będzie graniczyło z cudem, więc liczę na to, że może mi się uda, aczkolwiek nie nastawiam się na to, a bardzo bym chciał wszystkie Crashe zrobić na relikty platynowe. No i tutaj przed chwilą była typowa pajacerka z mojej strony, bo chciałem tymi linami dostać się na drugą stronę, ale jak zwykle oczywiście mi się nie udało. Gra musiała przechytrzyć mnie, no i był edyt. Tyle w zasadzie. No i tutaj jakimś dziwnym trafem Koko nie chciała mi tam doskoczyć. nie wiedzieć czemu. W ogóle dziwi mnie fakt, że Tauna jakoś nie reaguje na Koko. Znaczy, ja wiem, że jakby model Tauny ma jakby tam we łbie zaprojektowane coś takiego, że raczej widzi Crasha niż Koko. No bo hej, Koko nie była znana przecież w Crashu 1, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym po raz kolejny nie przypomniał tego, dlaczego Koko się w ogóle pojawiła. Otóż fabularnie na Bandipedii jest nawet pewna historyjka tego, dlaczego Koko się pojawiła. I jest ona jako ciekawostka, więc ją jeszcze raz powtórzę dla osób, które może nie oglądały. Tam swoją drogą są brakujące dwie skrzynki, które powinniśmy mieć, no i tam inne skrzynki, które pominęliśmy, ale nie mogliśmy ich zdobyć, ponieważ nie mamy kolorowego klejnocika. Co za tym idzie, niestety nie zrobimy tutaj 100%. No, logiczne chyba. Ale dobra. Historia Koko, którą poruszałem w poprzednim odcinku, poruszę ją raz jeszcze i to myślę, że po raz ostatni i raczej w Crashu 2 mogę tylko krótkie przypomnienie zrobić. Koko nie bez powodu pojawiła się w pierwszej i drugiej części. Otóż po Crashu 3 Koko w Time Twisterze wynalazła taki mechanizm, który pozwala jej się teleportować do różnych czasów. I ona to wykorzystała, teleportując się chociażby do Crasha 1 i 2, co za tym idzie, będzie pomagała naszemu wspaniałemu, rudemu Jamrajowi w przygodach. Tyle. Takie krótkie streszczenie tego, co powiedziałem w pierwszym odcinku. Dlaczego w ogóle nie sypię ciekawostkami jak z rękawicy? Otóż Crash 1, z tego co wyczytałem na Bandipedii, nie ma jakichś super wielkich ciekawostek, jeżeli chodzi o N-Sane Trilogy. Mogę powiedzieć, że to co przed chwilą powiedziałem odnośnie Papu Papu i tego, że Crash idzie w prawą stronę, a nie w lewą, jeżeli chodzi o Middle Island, to myślę, że to by było na tyle ze wszystkich ciekawostek, jeżeli chodzi o Crasha 1. No i to, że niektóre poziomy mają ekstra skrzynki. Bo na przykład Rolling Stones ma jedną ekstra skrzynkę tam z Embryo, to jest jako czwarta ciekawostka. I myślę, że póki co na razie to tyle, bo nic szczególnego się nie zmienia. No i to, że tam niektórzy bossowie mają ekstra animacje, jak na przykład Ripperu, który spadł z wodospadu w dół, to jest jako piąta ciekawostka. Koala Kong również będzie miał nową animację, coś co nie pojawiło się oczywiście w oryginalnym Crashu 1. I tyle, to jest tyle co ja mogę od siebie powiedzieć. Że po prostu niektórzy bossowie mają ekstra animacje po pokonaniu ich. No i to, że mamy tutaj przyspieszacz skrzynek, czyli wiecie, możemy sobie przyspieszyć skrzynki, żeby szybciej na łeb spadały naszym tutaj protagonistom. No i jak widzieliście, poprzedni poziom nie udało nam się zrobić na 100%, ponieważ żeby zrobić poziom na 100%, to potrzebowalibyśmy fioletowego klejnocika, a my go póki co nie posiadamy. Dopiero kiedy będziemy go posiadać, wtedy możemy śmiało rzucać się na robienie 100%. Ale to będzie dopiero prawdopodobnie w 5. odcinku. A 6. odcinek, tak jak już wspominałem wcześniej, przeznaczymy sobie na montaż reliktów. Ale myślę, że to będzie taki montaż, że bardziej przyspieszę gameplay i w tle coś tam będę gadał. Ewentualnie jeżeli nie, no to zrobimy po prostu coś takiego, że 5. odcinek przeznaczymy jako taki wielki finał, a 6. to będzie ekstra odcinek, więc ten kto będzie chciał sobie obejrzeć odcinek z reliktów, to sobie po prostu zobaczy z montażem wszystkich poziomów. A jeżeli kogoś to nie interesuje, to najwyżej, nie wiem, to będzie jedyny odcinek, który będzie miał mniejszą ilość wejść i mniejsze zainteresowanie. I żeby nie było, nie patrzę 100% na to, chociaż fajne jest od czasu do czasu popatrzeć jak dany filmik zdobywa, wiecie, większą oglądalność. Aczkolwiek nie kładę na to nacisku, bo też nie chcę zmuszać ludzi do oglądania. Oczywiście fajnie byłoby, gdyby ludzie byli zainteresowani wszystkim, co tutaj robię, ale to jest trochę nierealne, bo każdy jakby znajdzie tutaj na tym kanale coś dla siebie. Jedni znajdą oczywiście Crasha, drudzy znajdą, nie wiem, takiego Spyro, trzeci znajdą jakiegoś tam Far Cry'a, czwarty znajdzie Need for Speed'a i tak dalej, i tak dalej. I taka jest prawda, bo ludzi technicznie zmusić nie mogę, a nawet jakbym chciał, to bym się po prostu z tym trochę głupio czuł. Ale to tyle ode mnie, wracamy do gierki. Tutaj oczywiście Sunset Vista również zasłynął z pewnego małego incydentu. Oczywiście tutaj nie ma kolorowego klejnocika, co jest oczywiście plusem, bo gdyby tutaj był, to nigdy bym raczej nie próbował podejmować się 100% w N-Sane Trilogy. I co jest zaskakujące, to to, że Ten poziom jakby jest też mega trolujący chociażby przez te platformy, które się teraz wysuwają, ale to jeszcze jest nic. Zaraz zobaczycie pewną sekwencję poziomu, ona jest w sumie troszeczkę wyżej, która sprawiła mi nie lada problem. W sumie to jeszcze nie tutaj, sorry, pomyliłem się. Jak dojdziemy, to wam powiem, dlaczego sprawiła mi nie lada problem, ponieważ tam straciłem bodajże z 5 żyć. A jak nie straciłem żyć, to straciłem w cholerę czasu, ponieważ moja dziewczyna nawet się ze mnie śmiała, kiedy widziała, że tam próbowałem doskoczyć, bo nie wiem czemu, ale w N-Sane wydaje mi się, że trochę jest te wysuwanie się tych płytek jest trochę takie upośledzone, że to jest takie mega randomowe, że to trzeba tak natrafić, że musisz być ekstra speedrunnerem, przynajmniej tak mi się wydaje. Ogólnie też ciekawostka, o której wspominałem w oryginalnym Crashu 1, nawet tym niedawno przed N-Sane Trilogy, kiedy robiłem taką pierwszą drogę do Crasha 4, bo to jest taka druga droga do Crasha 4, tylko że teraz z perspektywy N-Sane Trilogy, a bardziej bym to powiedział, że to jest taka pełnoprawna podróż, bo w końcu nowa gra to wychodzi w 2020, czyli w obecnym roku. Więc przejdziemy sobie N-Sane Nitrofielda po raz ostatni i już będziemy mieli wszystkie gry Crasha. Do Crasha 4 zrobione. Ale dobra. Ciekawostka numer 1 jest taka... Ja o niej wspominałem w oryginalnym Crashu 1, ale w ramach przypomnienia powiem to tu i teraz. Nie wiem, czy wiecie, ale w wersji japońskiej Naughty Dog zamieniło dwa poziomy ze sobą. Mianowicie Sunset Vista ze Slippery Climb. Czyli idąc tym tokiem zamienili trudny poziom z jeszcze gorszym poziomem, bo Slippery Climb to też jest jeszcze gorszy poziom. No i macie tutaj przy okazji moją śmierć. I całą sekwencję od pierdzielonego zera. I to są właśnie te platformy, które mnie mega trollowały i mega mnie irytowały. Ale oczywiście za parę sekund będzie edyt. Mogłem to wcześniej oczywiście zrobić, ale trochę za słabo chyba zmontowałem ten drugi odcinek. Trudno, przynajmniej zobaczycie, że ja nie oszukuję w żadnym stopniu, tylko jedyne co robię, to wycinam wam niektóre sekwencje, bo uważam, że jest to strata czasu. A na przykład ta śmierć to już w ogóle beznadziejna była. Ale no, to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o takie moje podsumowanko krótkie. Bardzo mi się podobało ogólnie komentowanie Crasha N-Sane, mimo że to jest drugi odcinek. Ogólnie w tym roku to mam takie podejście do Let's Play, że bardzo przyjemnie mi się je komentuje. Nawet w zeszłym roku tak miałem i to nie chodzi o to, że nie wiem, poprzednie lata w ogóle były takie jakby na wymuszenie czy coś, ale po prostu tak zauważyłem, że od 2019 po rok 2020 coraz bardziej jestem dumny z tych Let's Play i nie mam czegoś takiego, że ej, z tego Let's Play jestem słabo dumny albo z tego jestem jeszcze gorzej dumny. Po prostu z każdego jestem na swój sposób dumny. Bo każdy jako tako prezentuje się w miarę dobrze Let's Play. Na swój sposób jest, ale jest. Pamiętacie co mówiłem o trollowanych platformach? No to właśnie tutaj mamy jeden z tych przykładów. Dosłownie te platformy, ja nie wiem, czy to ja odnoszę takie wrażenie, że one są jakby w dziwaczny sposób przedstawione, w dziwaczny sposób one w ogóle idą sobie. Czy serio tak jest? Czy może ja, nie wiem, już gram jak totalny down w tę gierkę. Ale nigdy nie mam cierpliwości do tych platform. To ja muszę tutaj nadmienić, to muszę jakby podkreślić. Nigdy nie mam do nich cierpliwości. A i oczywiście jedna taka bezsensowna ciekawostka, ale dobra, poruszę ją. O, w oryginalnym Crashu 1, kiedy zbijałeś checkpoint, na początku miałeś check, a później point, a tutaj od razu check i point jest. Tak, wiem, to była bardzo bezsensowna ciekawostka, ale dla osób, które są takimi stuprocentowymi świrusami, to no, wolałem o tym wspomnieć. I po raz kolejny w tle mamy Cortex Island. Jezu, ale ta dżungla pięknie wygląda, o Jezus Maria. Ej, naprawdę, to jest, bardzo ładnie wygląda. Nawet jeszcze lepiej niż w oryginale. I tam w tle pewnie jest ta małpa z Króla Lwa. Mówię wam, na 100%. Tam niedaleko jest gdzieś skała, gdzie spotkamy, kurde, Skazę, Simbę, Mufasę i wszystkich. No i naszą śmierć oczywiście. To jest w ogóle zabawne, że jak Koko zginie, to najpierw leci laptop do góry, a później jeszcze jej buty. Co za tym idzie, ma chyba kobieta bardzo dziwną śmierć, bo aż bosą śmierć. Hehe. Bo w końcu wiecie, buty lecą do góry. To było bardzo słabe z mojej strony. Tak sobie zdałem z tego sprawę. No i tutaj oczywiście granie jak pijak się aktywowało. Nie wiem, czasami mam problem, jeżeli chodzi o sterowanie Koko i Crashem w Crashu 1 z N-Sane Trilogy. Po prostu odnoszę czasami wrażenie, że mimo, że jest to spokojny dystans, gdzie oni by doskoczyli, to oni czasami jakby nie chcieli tam doskoczyć. I nie wiem, czym to jest spowodowane. Może tym, że troszeczkę bardziej się ślizgają. Nie wiem. Jakie wy macie jakby spostrzeżenia odnośnie Koko, Crasha w N-Sane Trilogy? Śmiało napiszcie w sekcji komentarzy, bo lubię czytać od was komentarze, no i bądźmy sobie szczerzy, gdyby nie to, że teraz was o to proszę, no to wiecie, to inaczej bym nie lubił i wiadomo jakby to wyglądało. Wszyscy wiemy jakby to wyglądało po prostu. O, idźmy dalej z tym komentarzem. Tu w ogóle jest już końcówka Sunset Visty i całe szczęście, bo to jest jeden z dłuższych, jak nie najdłuższych poziomów z całego Crasha 1, serio. Nie ma drugiego takiego długiego poziomu, chyba że liczymy Slippery Climb oraz... A, zapomniałem, jest jeszcze druga wersja Slippery Climb w postaci Stormy Ascent. No właśnie, jeszcze ten poziom trzeba będzie zrobić. Kompletnie o nim zapomniałem. Ja pierdzielę. Ale tak, zrobimy sobie ten poziom również na klejnot oraz na... Oraz na... relikt czasowy. No i tutaj była runda bonusowa Cortexa i Cortex wleczył nam. Zapamiętajcie słowo wleczył. Co ja w ogóle mam dzisiaj z tym plątaniem się? Ja pierdzielę. Cortex po prostu podarował nam klucz, który odblokuje nam tajny poziom na tej wyspie. Mamy dwa tajne poziomy. Jeden na tej wyspie, drugi na trzeciej wyspie. No jest jeszcze Stormy Ascent, który jest ekstra poziomem. Ale o tym sobie dopiero porozmawiamy w trzecim odcinku. Bo czemu by nie? A będę taki, a co? Bo i tak w trzecim odcinku będę robił Stormy Ascent na klejnot, więc... Tia. I czas na rundę bonusową, która jest żałośnie łatwa, ale oczywiście... Na początku za pierwszym razem chciałem się trochę popisać, że a patrzcie, spin na takim jestem w stanie wszystko zliczyć i jeszcze polecieć do przodu. Ale oczywiście jak zwykle mi się nie udało. Standardowo. Bo czemu by nie? No i teraz oczywiście platformami lecimy na samiuteńką górę. I okej, mogę powiedzieć też to, że mam ogromny problem właśnie z tą ostatnią sekcją, z tą ostatnią platformą, ponieważ te właśnie platformy OT, do której teraz się dostałem, to są właśnie ostatnie platformy, które pozwalają dostać ci się na samiutki koniec Sunset Visty. Hurra! Jeden z gorszych poziomów będzie za nami! Hurra! Woohoo! I nadrobiłem stracone życie, czyli 99. Mamy to. Yes! Ale to jeszcze nie koniec cierpień, bo jeszcze trzeba będzie oczywiście wrócić tutaj i relikt zrobić. Patrzcie, ile procent żeśmy kurde zgarnęli. 43%. No i oczywiście tam na nas czeka jeszcze Koala Kong, ale ponieważ jeszcze nie robimy konfrontacji z Koala Kong, to czas na poziom Wall-Hog albo Wall-Hog. To jest drugi i zarazem ostatni poziom z guźcem. Dla osób, które będą się czepiały, czemu tego nie pokazałem w oryginalnym Crashu 1, w tym V3, to już mówię i objaśniam, jeżeli chcecie zobaczyć wersję Wall-Hog z Crasha 1 oryginalnego, to polecam obczaić mój V2 z Crasha 1 sprzed 4 lat, czyli 2016 rok, dokładnie to w maju, ponieważ tam robiłem ponownie 100%. A czemu nie zrobiłem V3? Bo stwierdziłem, że V3 zrobię nie 100%, ponieważ zawsze robiłem Crasha 1 na 100%, a dla odmiany zrobiłem nie 100%. A czym różni się Wall-Hog od pierwszej wersji, czyli Hogwild? to tylko tym, że poziom jest troszeczkę trudniejszy i jest więcej tych ziomków z tarczą oraz pieczonych guźców. No i od czasu do czasu właśnie będą ogromne skoki i totemy z kolcami. Więc miejcie to na uwadze. Ale tak to poziom jest troszeczkę trudniejszy. Bo końcówka tego poziomu jest żałośnie łatwa, jak zresztą sami widzicie. Jej! Klejnot zebrany! ...46%. W ogóle co to jest za dyskryminacja? Czemu w ogóle nie możemy Koko walczyć z bossami? To jest coś, co mi się trochę nie podoba w N-Sane Trilogy, bo... to jest taka... nie wiem... dyskryminacja. Bo Koko mogłaby spokojnie Koala Kong pocisnąć. A mówiąc o konfrontacji z Koala Kong, to proszę bardzo. Czym ona się różni od oryginalnej wersji? Chociażby tym, że kiedy niszczyliśmy te kamloty z pinatakiem, to one się bardzo szybko rozpadały, a tutaj to praktycznie bardzo ciężko się rozpadają. Co sami możecie zobaczyć. Druga zmiana, jaka jest tutaj, to oczywiście to, że po czasie, kiedy będziesz sobie stał, to te kamloty będą się turlały do lawy. To pewnie też było w oryginale, ale nie pokazałem wam tego. No i to, że czasami Koala Kong ma ekstra animacje, których nie miał w oryginale. W ogóle to jest jedyny poziom w grze, gdzie lawa jest, bo kiedyś tam był jeden poziom planowany z lawą, ale z jakiegoś powodu tego nie dali. O, i sami widzicie, kamlot sam się sturlał na dół, gdy za długo stoisz. Więc miejcie to na uwadze. Bo to nie jest tak, że macie, nie wiem, tam ileś nieskończoność czasu i tyle. Po prostu musicie w odpowiednim czasie zaatakować kamień, żeby on uderzył Koala Konga. Na przykład ja schrzaniłem tutaj oczywiście, więc troszeczkę dłużej mi zeszło walka na drugim pasku Koala Kong, bo bym to oczywiście szybciej zrobił, ale musiałem troszeczkę obrać pewną taktykę, bo nie mogłem nadziać się na TNT, ani nie mogłem za bardzo być zaatakowany tym kamlotem, ponieważ nie mam maski Aku Aku. I w ogóle też, co zauważyłem jako kolejną ciekawostkę, jest to, że w Crashu jedynce oryginalnym miałeś od razu dwie maski Aku Aku na bossów, a tutaj tylko jedną zdobywasz i to jest takie zaskakujące trochę. No ale dobra, to by było na tyle z mojej strony. Koala Kong został pokonany, teraz będzie ekstra animacja, której nie było w oryginale, gdzie wagonik go sobie zabierze. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, że jestem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę let's play. Zapraszam na grupę na Facebooka, linki są pozostawiane w opisie, bo jeszcze Discord. Oraz jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam również do subskrypcji kanału. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha N-Sane i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!